Powiedziałam, ale mi się w dupie poprzewracało, że ja dzwonię, kiedy zejdzie z rotacji? Ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy, o czym jest ta piosenka. Spędziłam sobie całe pierwsze 3 dni wakacji przez tą książkę. Świadome macierzyństwo jest tak samo ważne, jak świadome niemacierzyństwo. Właściwie to drugie bardziej. Po prostu wziąłam go na dziecko, no. Dziękuję Bogu za wszystkie moje rozstania. Coś, co jest genialne, przez jeden dzień uchodzi za wariactwo. Wiadomo, że rozstanie z Adą trzeba zmonetyzować, żeby zakończyć i wygaszać swoją karierę na własnych zasadach. This shape, mother. Doda, bardzo dobrze Cię widzieć. Jak wakacje? No i co Ci dała ta przerwa od mediów społecznościowych? Bardzo dobrze, bardzo dziękuję. Super się wypoczęłam. Cieszę się, że nie używam tego telefonu, to jest zupełnie inny rodzaj wypoczynku, ale no, tym razem pojechałam na wakacje, gdzie nie miałam żadnej współpracy barterowej, więc mogłam spokojnie nic nie wrzucać i było ekstra. A trudno Ci było dzisiaj wrócić do pracy, czy nie, niekoniecznie? Nie, 3 tygodnie to jest taki moment, kiedy faktycznie już człowiek zaczyna myśleć, że coś tam by przeskrobał na tej scenie. I optymalny taki czas na to, żeby zresetować głowę. Naprawdę już byłam zmęczona, bo ten czas był bardzo intensywny z tym reality show, a później i z tą trasą Aquaria Tour, więc bardzo mi to się przydało. Powiem Ci, że dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem było to, że postawiłaś ponownie na single Mama, no bo de facto on miał swoją premierę w październiku. Teledysk doczeka się swojej premiery dopiero pod koniec grudnia, no właściwie zaatakuje, że w nowym roku. Dlaczego postawiłaś akurat na ten singiel? Widzisz w nim aż tak duży potencjał? To znaczy ja w ogóle nie chciałam, żeby to był, żeby ogłaszać premierę w trakcie, podczas premiery Aquarii Deluxe. Zadecydowała tak o tym firma fonograficzna, ponieważ powiedziała, że musi być jakaś piosenka wysłana do radiostacji, co było dla mnie totalnym absurdem. Powiedziałam, że to jest bez sensu, bo ja nie mam żadnej premiery i nie chcę robić tej premiery, dopóki faktycznie jej nie będzie, zwłaszcza, że radiostacje powiedziały jasno, że dopóki moja piosenka Nim zajdzie słońce ze Smolasem nie zejdzie z rotacji A, a była non-stop na rotacji A, nie wejdzie z premierą na żadną lepszą rotację moja solowa piosenka, więc tak naprawdę no, miałam wstrzymane ruchy i nie mogłam promować swojej solowej płyty, więc ten duet był kosztem trochę mojej Aquarii, ale odczekałam i teraz jest ten moment, kiedy mogę zrobić i teledysk i faktycznie zaatakować radiostację, tak jak planowałam od początku. Zobacz w ogóle, jakich czasów dożyliśmy, że Doda musi czekać z kolejną piosenką, bo inna piosenka Dody jeszcze nie wyleciała z głównej rotacji. Niesamowite. Tak, ja powiedziałam, ale mi się w dupie poprzewracało, że ja dzwonię, kiedy zejdzie z rotacji? Nie, ja i tak jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Oczywiście też sobie zdaję sprawę, że to jest duża robota Smolastego, który robi te niesamowite rotacje w radiu. No ale zrobiliśmy super kawałek, więc się w ogóle nie dziwię. Ta piosenka narobiła sporego zamieszania głównie przez tekst, przez przekaz, jaki z niego płynie. I zastanawiam się, ile ty wiadomości dostałaś od kobiet, które mają podobny światopogląd do twojego i czy jest jakaś wiadomość, która szczególnie mocno utkwiła ci w pamięci? Akurat to jest taka piosenka, wiesz, jest taka dumka na dwa serca 2023, tych naszych czasów, więc i kobiety, i mężczyźni, wszyscy są. Ty mówisz o duecie z Smolastym. Tak, a ja mówię... Nie, to ja mówię o mamie. A, ty mówisz o mamie, okej. Okay. Jeżeli chodzi o mamę, to dlatego nie mogłam się doczekać, kiedy zrobię ten teledysk, ponieważ ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy, o czym jest ta piosenka. Aha, czyli ludzie wciąż nie wiedzą. Nie, oni myślą, że to jest piosenka dedykowana dla mojej mamy. Aha. I o tym, że mama jest fajna. Taka Majka Jeżowska, nie? I łącznie z tym, że moja mama nawet tak myślała i sobie pod sceną biła brawo, wiesz, do czego bierz brawo? I tym bardziej myślę, że ludzie będą zszokowani, jeżeli sobie przetłumaczą ten tekst i zrozumieją w ogóle, o czym jest ta piosenka, bo tekst jest bardzo, bardzo ważny i porusza właśnie bardzo trudny temat. Temat właściwie jeden, ale jeżeli trafiłam na jakąś jednostkę myślącą, która faktycznie skupiła się na tekście, to zazwyczaj to była super wiadomość. Na zasadzie, że dzięki za ten numer, że całe życie czuję się jak odszczepieniec, że całe życie czuję się jak jakiś dziwak, że wszyscy mnie zmuszają do tego, że tego nie chcę, że nie czuję się jako zła osoba, że właśnie czuję się super świadoma tego i wydaje mi się, że to jest dobre to, co robię, no bo nie podejmuję decyzji, które kogoś zranią. Mam na myśli tutaj o zmuszania ludzi do posiadania dziecka w momencie, kiedy oni tego nie czują i nie chcą, czyli nie są zdolni po prostu do tego, by dobrze je wychować. Jakby chciałabym tym numerem, zwłaszcza, że sama jestem w tym teamie, raz na zawsze nauczyć różnych ludzi i jakby oswoić ich z tym tematem, że świadome macierzyństwo jest tak samo ważne jak świadome niemacierzyństwo. Właściwie to drugie bardziej, bo im mniej się będzie ludzi zmuszało do tego, żeby byli tacy jak cała reszta, im mniej się będzie ich zmuszało do tego, żeby byli w końcu dorośli, byli rodzicami, tak jakby nie mogli być dorośli i nimi nie być, gdzie paradoksalnie właśnie bycie dorosłym świadczy o czasami niebyciu rodzicem, bo sobie zdajesz sprawę ze swoich ułomności,
czy po prostu z tego, że nie masz tego instynktu, co wcale nie musi być ułomnością, bo jest, każdy jest inny. No tak, to właściwie tam chyba śpiewasz, że nieszczęśliwi ludzie tworzą nieszczęśliwych ludzi. Dokładnie tak i o tym może zaśpiewać każdy dzieciak z domu dziecka. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jak ktoś kiedyś nam powie, nie chcę mieć dzieci, to nie mówić mu, bo co, bo nie chcesz być gruba, albo bo co, bo nie chcesz się rano wstawać i myślisz tylko o sobie, żeby iść na wakacje. Nie, żeby po prostu powiedzieć, skoro nie chcesz i przemyślałeś, to zajebiście dobrze. Mhm. Zajebiście dobrze, że się nie uginasz, bo przynajmniej nie powołasz do życia kogoś, kto będzie nieszczęśliwy później. Super. A jeśli chodzi o teledysk, bo teledyski wszystkie z akwarii cechuje to, że one są pełne symboli. Tutaj stawiasz na dosłowność, czy będzie też symbolika? Nie, zawsze stawiam na symbolikę. Lubię to i zawsze staram się jak najwięcej przemycić różnych smaczków, bo lubię jak ludzie tak odkrywają, jak kalendarz adwentowy. Mhm. Ale dłużej niż przez 24 dni. Tak, no dokładnie. Więc cieszę się, że mam okazję pracować z fajnym artystą, który jest akurat laureatem kilku Fryderyków za teledyski roku, więc polowałam na niego. Tak, polowałam na niego już parę lat i w końcu się udało. Po prostu wziąłem go na dziecko, no. Na dziecko, którego nie chcesz. Dziecko w postaci teledysku. A jeśli chodzi o Przemka Dzienica, chciałabyś kiedyś stworzyć na przykład coś z Moniką Brodką, bo oni swego czasu stworzyli duet, nie mówię tutaj o kwestiach prywatnych, mówię o kwestiach zawodowych. Wiem, że wielu ludzi chciałoby tego zbicia takiej girl power z twojej strony i Moniki Brodki. Myślisz, że stworzycie kiedyś coś razem? Na pewno tak, ponieważ ja już też na nią poluję do jakiegoś czasu, żeby też mi zrobiła teledysk, bo ona również robi swoje klipy. Podoba mi się, jak pracuje. Myślę, że koniec końców kiedyś nasze drogi się zajdą. Lubię ją, ona jest właśnie takim fajnym dziwakiem, też jest wodnikiem. I myślę, że to byłaby fajne zderzenie. W takim razie oczywiście czekamy. Powiedz mi, kiedy pojawił się u ciebie taki moment, że ty poczułaś właśnie, że nie chcesz mieć dziecka? Nie pamiętam momentu, kiedy czułam, że go chcę mieć. Czyli nie wiem, kiedy to było. Po prostu zawsze nie miałam tego instynktu. Wiesz co, ja pamiętam takie stare wywiady jeszcze z lat 2005, 2006, 2007, kiedy byłaś w związku małżeńskim z Radkiem i mówiłaś wtedy, że chciałabyś mieć dziecko. Nawet miałaś, typowałaś imiona dla chłopca, dla dziewczynki. Z czego to wynikało w takim razie? Właśnie z tego, co większość ludzi, czyli po prostu chęć wpasowania się w czyjeś... czyjeś normy społeczne, dopasowanie się do partnera, po prostu wchodzenie w buty, w których nam jest niewygodnie, no bo tak należy, no bo tak jest skonstruowany świat. Także to w ogóle nie byłam ja. Czyli po prostu gdzieś też ulegałaś tej presji społeczeństwa. Byłaś wtedy młoda, jeszcze niedoświadczona? Myślę, że po prostu nawet nie chodzi o niedoświadczenie, brak doświadczenia, tylko chęć poświęcenia się dla drugiej osoby ze względu na ogromną miłość i danie mu tego, czego po prostu ktoś chce, a nie tego, czego ty chcesz sama. Ale to się zawsze źle kończy, tak jak mówię, no. Czyli u ciebie na szczęście dobrze, że się nie skończyło ciążą i dzieckiem. O, kochany, powiem ci, że dziękuję Bogu za wszystkie moje rozstania. Jest to dość zrozumiałe, no wiesz, każdy chyba to przechodził. Przejdźmy do kolejnego wątku, występ podczas Sylwestra. Wiem, że będziesz mieć dwa wyjścia, jedno swoje akwariowe, drugie ze Smolastem. I powiem ci, że jak was obserwuję, zastanawiam się, jakie wy macie relacje, odchodząc od kwestii zawodowych, bo wy wydajecie mi się zupełnie innymi osobami, zupełnie innymi przekonaniami i zupełnie innym podejściem. No pamiętam, jak on wtedy nie przyszedł na próbę i ty zrobiłaś awanturę, raczej awanturę, no przedstawiłaś nam to w mediach społecznościowych. Nie no, Smoła to potrafi też na teledysk nie przyjść. Także mamy różne te klimaty, ale ja go lubię, ja go prywatnie bardzo lubię, przecież to nie jest osoba, z którą ja mam jeździć na trasy koncertowe dzień w dzień, nakrywać teledyski czy współpracować na planie, bo bym nie dała rady. Też nie mieszkamy razem, więc też mi jakby nie doskwiera ten jego styl bycia i życia. Jako kolega jest bardzo fajny. Zawsze jak go coś poproszę, to zawsze mi pomoże, zawsze pójdzie mi na rękę. Nie ma, wiesz, wykręconego ego i nie zachowuje się jak na przykład inny znany mi raper, jak totalny, wiesz, tylko totalna diva. Jest naprawdę spoko gościem i mimo, że jest dużo, dużo młodszy ode mnie i mógłby się wydawać jakiś taki, wiesz, no infantylny czy niedoświadczony, ja mu naprawdę bardzo dobrze życzę i chciałabym, żeby był szczęśliwy. Chciałabym, żeby trochę zwolnił, żeby trochę umiał znaleźć ten złoty środek między prasą i presją całej jego wytwórni i menadżerów, którzy jakby nie zwracają uwagi na jego czy zdrowie, czy szczęście, tylko wiadomo, jak zawsze, kiedy jest złota kaczka, to trzeba myśleć tylko i wyłącznie o pieniądzach. Chciałabym, żeby miał wokół siebie jakieś osoby, które powiedzą mu, że jedyne, o czym powinien myśleć, to o swoim zdrowiu psychicznym i w ogóle o sobie. A patrząc na sukces tego singla, masz trochę żal o to, jak ludzie w tamtych czasach chłodno przyjęli twój duet z Focusem? Nie, w dupie ich mam.
Zwłaszcza, że ten teledysk na tamte czasy miał, nie wiem, 2 miliony wyświetleń w dobę, więc zrobił swoją robotę. Ludzie w ogóle wszystko chłodno przyjmowali, wszystkie moje rzeczy, którymi wyprzedzałam polski show biznes. No ale tak to już jest, że coś, co jest genialne, przez jeden dzień uchodzi za wariactwo. Już się do tego przyzwyczaiłam. Nie, w ogóle nie mam im tego za złe, ponieważ moje życie w show biznesie nauczyło mnie tego, że po prostu ludzie musieli dojrzeć do Dody. O tym jeszcze sobie kiedyś tam porozmawiamy, jak wpadniesz nas do studia na jakąś dłuższą rozmowę. Przejdźmy zatem do twoich koncertów styczniowych, no bo właściwie za niespełna miesiąc ruszasz z arenową Akwarium. Czy fani mogą spodziewać się jakichś zmian wynikających chociażby z tego, że jest to inna skala przedsięwzięcia? Tak, dołożyliśmy parę efektów specjalnych. Będzie też oczywiście ta sama scena 1:1 z dodatkową scenografią. No tak, no zrobiliśmy taki mały tuning pod halę, natomiast też bardzo mi zależało, żeby ci, którzy po prostu chcieli zobaczyć to samo, co w Warszawie, mieli tą świadomość, że to też będzie jakby ta cząstka Akwarii. A czy ty dalej masz takie przeczucie, że to są twoje ostatnie koncerty w karierze? Czy jednak te sukcesy, sprzedane bilety, wiesz, jak to się mówi, nabrałaś wiatru w żagle i trochę pójdzie za tym coś więcej, może jakaś inna trasa koncertowa, inne projekty, jakieś pomysły kiełkują? Nie, bo to nie jest moja spontaniczna decyzja i wszystko to, co dzieje się teraz, jest efektem ciężkiej pracy, 2-letniego planu i konsekwentnego odhaczania różnych rzeczy, które zrobiłam. Ja wiedziałam, że ja zrobię tą trasę, ja wiedziałam, że zrobię to reality. Bardzo, bardzo chciałam, oczywiście nie mogłam tego zaplanować, że ona się sprzedadzą tak świetnie, ale gdzieś tam modliłam się o to. Natomiast to nie spowoduje, że ja nagle zmienię swoje plany, bo ja po to robię, żeby właśnie one się nie zmieniły, żeby zakończyć i wygaszać swoją karierę na własnych zasadach, takich właśnie z rozmachem i z przytupem. A propos planu, wiem, że ty zawsze planujesz, co chcesz zrobić w kolejnym roku. Czego nauczył cię 2023 i co planujesz w 2024 w takim razie? W 2024 chciałabym pracować nad filmem swoim dokumentalnym. Bardzo bym chciała zrobić premierę swoich perfum, na które wszyscy czekają. Bardzo bym chciała też napisać i wydać książkę może w drugiej połowie. Na pewno chciałabym odpocząć od muzyki, żeby zatęsknić przed tym ostatnim albumem, który zrobię w swojej karierze, więc zrobić sobie jakąś taką przerwę od muzykowania. I to są takie rzeczy, na których bardzo chciałabym się skupić. A jeśli chodzi o książkę, to autobiografia czy powieść by Doda? Nie, to myślę, że bardziej taki... Wiesz, ludzie widzą we mnie duże takie wsparcie mentalne po tym, co przeszłam, po tym, co przeżyłam, po wszystkich swoich porażkach, po wszystkich moich miłosnych perturbacjach, po tym, jak dostałam po dupie i naprawdę żegnałam się czasami z życiem, widzą we mnie jakieś tam wsparcie i odbicie lustrzane swoich problemów. I bardzo często poza muzyką proszą mnie jakieś takie siostrzane rady, czy po prostu w ogóle mentalną jakieś takie podbudowanie. Więc myślę, że na podstawie swojego życia, zresztą to już jest, bo ja cały czas pracuję nad tą książką, zrobiłabym taki poradnik, żeby ludziom po prostu pomóc wyjść z niektórych chujowych sytuacji, której też ja też miałam szansę doświadczyć. Przeszłam to, nie wiem jak, ale udało mi się, więc niech też inni skorzystają na tym. A planujesz kiedyś wydanie autobiografii, wiesz, w takiej klasycznej formie? Bo kiedyś też pamiętam, lata temu powiedziałaś, że prowadzisz pamiętniki i że chciałabyś je kiedyś wydać, ale zszokowałyby całą Polskę. Nie, na pewno nie wydałam swoich pamiętników. Chciałabym zostawić coś dla siebie. Im jestem starsza, tym bardziej cenię sobie prywatność. Im jestem starsza, tym widzę, że luksusem nie są drogie samochody i Rolexy na ręku, tylko właśnie czas, gdzie nikt cię nie widzi i kiedy możesz po prostu być samym dla siebie. Ta ekspozycja mnie bardzo męczy i zabiera mi w życiu to, co jest najcenniejsze, czyli po prostu takie wsłuchanie się we własne potrzeby. Moją potrzebą na pewno nie jest atencja tą, którą mam w pracy, więc nie, na pewno nie wydam swoich pamiętników. Byłam mega zniesmaczona autobiografiami moich byłych facetów, mojego byłego męża i narzeczonego, którzy pierwsze co po rozstaniu zrobili książkę opisując nasz związek, ale wiadomo, że rozstanie z Dodą trzeba zmonetyzować, bo przecież któż by chciał to czytać, gdyby nie to. Nie chciałabym tego powielać, jest to moim zdaniem żenujące i słabe. A tak z ciekawości, czytałaś wtedy całe te książki, czy tylko te fragmenty z mediów, które były o tobie? Nie, tylko te fragmenty i tak były beznadziejne, to co powiedzieć o reszcie. Jak tamte było przekłamane, to sobie pomyśl, co jak 90% musiało być podkręcone pod ich ego. W ogóle równoległa rzeczywistość, więc super, super Harry Potter. Myślę, że taki film wystarczy, żeby zostawić po sobie, zrobić taką pieczątkę na sam koniec. Zresztą też to planowałam wcześniej, więc liczę na to, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży i tak właśnie ten 2024 będzie spełniony również od strony artystycznej. To wracając do tego samego pytania, czego nauczył cię 2023? Jakaś taka jedna lekcja.
Masz coś takiego, co przychodzi ci teraz do głowy? Oczywiście, że tak, bo bardzo dużo mnie nauczyło 12 kroków do miłości i bardzo dużo nauczyło mnie to reality. Ja zawsze wiedziałam, że jestem nerwowy rocznik i bardzo temperamentna i tak dalej. Natomiast faktycznie ten program pokazał mi, że znowu muszę mieć chyba więcej takiego zrozumienia do drugiego człowieka, że nie wszyscy są tak ambitni jak ja, że nie wszyscy są, nie wszystkim tak samo zależy, nie wszyscy tak samo chcą być na jakimś tam poziomie ideału. I też mają prawo po prostu do tego. Czyli on na przykład poprawił trochę twoje relacje ze współpracownikami chociażby? Nie, bo my mieliśmy zawsze zajebiste relacje i zawsze byliśmy kumplami. Natomiast i to jakby z tym mamy luz, no bo znamy się od 10-20 lat. Natomiast ja bardziej tak dla siebie stwierdziłam, że po prostu powinnam być łagodniejsza i z większym spokojem, bo to też dla mnie, dla moich nerwów będzie, jeżeli ja zmniejszę swoje oczekiwania, po prostu. Zmniejszę swoje oczekiwania w stosunku do innych. Wtedy będę mniej denerwować się na nich i mniej denerwować się na siebie. Życzę ci, żeby w takim razie ci się to udawało. Trzymam kciuki za twoje projekty w 2024 i nie mógłbym o to nie zapytać, czy czytałaś książkę Britney Spears? Czytałam książkę Britney Spears, przeczytam ją w jeden dzień w Tajlandii, w jeden dzień, ale ja skończyłam kurs szybkiego czytania. Powiem ci szczerze, że jako fanka jestem załamana swoją postawą. Jako fanka jestem zawiedziona też tym, że w ogóle nie powinnam się nazywać fanką Britney. Zawiedziona tym, że oczekiwałaś od niej czegoś w tych momentach, kiedy miała te problemy? Jestem tym, że po prostu nie zrobiłam absolutnie nic, żeby jakkolwiek zainteresować się jej losem. Machałam sobie na to ręką, czasami nawet śmiałam się z tych głupot na Instagramie. Nie zainteresowałam się tym, że kobieta jest w więzieniu, cierpi, jest wręcz znęcana, znęca się ktoś nad nią psychicznie przez 10 lat. Uważam, że jako fan, który się wychował na jej piosenkach, moim obowiązkiem było, ja nie mówię, że miałam być jej prawnikiem, albo nie wiem, zapierdalać pisać pisma do prokuratury amerykańskiej, czy po prostu stać tam z jakimś billboardem, ale jakkolwiek po prostu nie brać za święte i za jednoznaczne i za prawdę objawioną to, że prokuratura, sąd i ludzie piastujący tak ważne stanowiska jednoznacznie stwierdziły, że ona jest winna i że ma być, i że jest jak jest, i że jest po prostu pierdolniętą laską. Zwłaszcza też, że ja przeżyłam mnóstwo takich sytuacji, że wiem, że po tej drugiej stronie wymiarze sprawiedliwości są tylko ludzie, którzy biorą różne łapówki, którzy mają różne sympatie, antypatie w stosunku do gwiazd, którzy chcą się popisać przed mediami, jakoś bardziej się na tych gwiazdach przysłowiowo też znęcając medialnie. Po prostu jest mi głupio przed samą sobą, że jako fanka przez tyle lat, nawet w dyskusji czy w jakiejś tam kłótni o nią, uznawałam to za coś, no tak się stało, no tak jest. I nie zrobiłam absolutnie nic. Mam nadzieję, że nie będę miała takiej sytuacji, ale mam nadzieję, że ta sytuacja pokaże fanom, że od razu trzeba reagować i po prostu swojemu idolowi czasami pomóc, bo to jest tylko człowiek, jak z armatą na wróbla, który po prostu może być w kontrze do różnych sytuacji, właśnie wymiaru sprawiedliwości, jakichś psychologów, tego, wiesz, linczu jakiegoś medialnego, sam zaosaczony, zlinczowany i wtedy tylko może liczyć na tych fanów. Jestem osobą, na szczęście uratowali ją fani. No dobra, stary, po 10 latach co z niej zostało? Przecież to jest w ogóle już nie ta sama osoba. Po tylu latach faszerowania takimi lekami, takimi psychotrofami, litem, no daj spokój. No to przecież no to jest w ogóle, to jest cud, że ona sobie nie strzeliła w głowę. 90% ludzi by sobie strzeliła w głowę. Tak, dzieci, które widziała raz jak na jakiś czas, jak jej dozowali, jak wiesz, w ogóle śmieci bezdomnemu. Okropne to jest, po prostu skandal. Powinien powstać na ten temat film i się płakać chce. Spędziłam sobie całe pierwsze 3 dni wakacji przez tą książkę. Jeszcze mam do ciebie w takim razie jedno pytanie, nawiązując do Britney. Czy ty zauważyłaś coś niepokojącego, widząc się z nią wtedy na backstage'u w 2014 roku? Wiesz co, nie brałam tego, oczywiście ona była zupełnie inną osobą. Przede wszystkim bardzo spięta w stosunku do ludzi, bardzo taka mechaniczna, jak robot, z przyklejonym uśmiechem, sztywna, jakby zelektryzowana, ale
Ja wiem też po sobie, ja naprawdę mnie męczy też taka ekspozycja w tłumie. I wiesz, jak ja pozuję do tysiącznego zdjęcia, to po prostu też robię to jak robot, żeby to już się po prostu skończyło. I pomyślałam sobie, że może tak, że po prostu ma jakiś tam kontrakt, ale z drugiej strony jak do niej podeszłam i ona sama mnie przytuliła, ja mówię, Boże, no po prostu nie wiem co... Straszne to jest, naprawdę bardzo mi jest jej szkoda. Uważam, że jest bardzo silną osobą. To na pewno. Ja bym tego nie wytrzymała. W takim razie co, no trzymamy kciuki za Britney, trzymamy kciuki za twoje postanowienia noworoczne, za to, żebyś... Stay strong, noś ten bursztyn, co ci dałam. Keep your amber close to your heart. Chyba ktoś ci kiedyś wysyłał, że ona nosiła ten bursztyn od siebie. Tak, mogłam tam jakiś podsłuch dać. Mogłam tam dać jakiś podsłuch. Ale podsłuchów to i tak miała już sporo, wiesz. No, ja bym podsłuchała tego ojca i od razu bym powiedziała BUM SHAKALAKA MOTHERFUCKER! Co ją tam, wiesz, zmuszasz? No powiem ci, że po naszej rozmowie zazdroszczę twoim przyjaciołom. Tak? Tak. No bo ty jesteś oddana taka, no. Ja jestem bardzo oddana. No tak. Więc... Ja bym w ogóle nie patrzyła na siebie, mogliby mnie zamknąć do więzienia, bym wjechała z kałasznikowem od razu. Ale dobra, żeby nie było, ja też kocham swoich przyjaciół, wiem, że oni by zrobili to samo dla mnie. Dziękuję ci bardzo i... Dobra, idę coś zjeść. Tak, dziękuję bardzo, dziękuję i smacznego. Wszystkiego dobrego, cześć. A, i oglądajcie teledysk do mamy przed Sylwestrem premiera. Jak chcecie mnie zobaczyć z brzuchem, bo ja wiem, że wszyscy chcecie. No, tak, ja się do tego przyłączam, dziękuję bardzo. To jest shape mother. Dziękuję.